Nie każdy lubi pisać opowiadania i nie każdy lubi je czytać. I to jest ok. Absolutnie nie uważam, że to jest coś, co trzeba robić i że bez tego nie da się zostać pisarzem. Ale uważam też, że pisanie opowiadań ma mnóstwo zalet. I niezależnie od tego, jaki masz stosunek do pisania opowiadań, myślę, że te zalety warto znać. Więcej sobie teraz omówimy. No to jazda. Szlifowanie warsztatu. To jest bardzo częsty argument. Pisząc opowiadania, nauczysz się pisać. No dobra, ale w sumie co? Pisząc powieść nie nauczysz się pisać? Czym to się niby różni? Cóż, opowiadania dużo szybciej niż powieść dasz komuś do przeczytania, a więc dużo szybciej otrzymasz informacje zwrotne. A więc otrzymasz w krótkim czasie dużo więcej porad, wskazówek, co można poprawić, gdzie popełniasz błędy. I te rzeczy pomogą ci się rozwijać. Dodatkowo, pisząc opowiadania, wielokrotnie przećwiczysz sobie takie rzeczy jak układanie fabuły, tworzenie sceny, tworzenie bohaterów, czyli umiejętności storytellingowe, które później pomogą ci przy pisaniu powieści. Kreatywne sprzężenie zwrotne. Super tytuł punktu, prawda? Łeb pisarza może pękać w szwach od pomysłów. Wiele z tych pomysłów można powołać do życia właśnie opowiadaniem. To jest bardzo satysfakcjonujące, gdy w głowie zobaczymy jakiś motyw lub scenkę i słowami, naszym tekstem powołamy tę rzecz do życia. Moje opowiadania, takie jak Rozcięcie, Proxima Laje, Pośród Gwiazd czy Śmieć z ramienia giganta, dały mi ogromną satysfakcję, bo uważam, że są oparte na bardzo ciekawych i fajnych wizjach. Jednocześnie żadna z nich nie ma w sobie wystarczającej objętości, by stworzyć z niej całą powieść. Za to w krótkiej formie wybrzmiewają zajebiście. Pisząc opowiadania, nastawiając się na pisanie opowiadań, możesz nakręcić w swojej głowie taki tryb obserwowania rzeczywistości i wyciągania z niej inspiracji i pomysłów. A w opowiadaniach właśnie możesz na te swoje pomysły znaleźć bardzo dobre ujście. Testowanie. Czasem mamy jakiś pomysł, ale nie czujemy się z nim zbyt pewnie. Nie do końca wiemy, jak on się sprawdzi. Lub może trochę inaczej, nie do końca wiemy, jak my sprawdzimy się pisząc coś takiego. Krótka forma, czyli właśnie opowiadania, to świetna przestrzeń, żeby sprawdzić się w takich rzeczach, żeby sobie potestować różne rzeczy, choćby i dla zabawy. U mnie przykładem czegoś takiego jest hologram. Napisałem ten tekst w narracji drugoosobowej. Rzadko spotykana narracja i nic dziwnego. Jest dość specyficzna, trudna. Używać jej należy w naprawdę przemyślany sposób. Ten tekst zresztą najpierw napisałem w pierwszej osobie. Jednak po przemyśleniu oraz zainspirowany materiałem od Shailene Wright oraz opowiadaniem Briana Aldisa Biedny Mały Wojownik, zauważyłem, że jest tutaj potencjał, żeby zmienić ja na ty. Uznałem, że w drugiej osobie ten tekst ma szansę wybrzmieć dużo mocniej, więc przerobiłem go, dodałem parę zmian, żeby to się cały czas trzymało kupy, no i moim zdaniem w tej wersji ten tekst rzeczywiście jest znacznie lepszy. Opowiadania to dla mnie również miejsce, żebym sobie mógł poćwiczyć takie rzeczy jak plot twisty, cliffhangery i budowanie napięcia. Ale oczywiście te testy nie muszą się tyczyć tylko takich rzeczy, bo możesz na przykład w opowiadaniu sprawdzić się, jak idzie ci pisanie w jakimś innym gatunku, niż piszesz zazwyczaj. Budowanie uniwersum. Worldbuilding na sucho może być czasem dosyć trudny. W szczególności może nam coś w nim nie wyjść storytellingowo. Na przykład wymyślimy sobie jakiś bardzo szczególny system magiczny i nam się on spodoba, ale potem się okaże, że gdzieś daleko, w trzecim akcie naszej wielkiej epickiej sagi fantasy, powstaje plot hole związany z możliwościami tego systemu. I zaczynasz łatać ten plot hole i żeby go załatać w całości, musisz poprawić wiele miejsc, cofnąć się nawet o setki stron wcześniej i naprawić ten błąd.
Inny problem z worldbuildingowaniem na sucho, taki, który ja na przykład napotykam, jest to, że czasami trudno się na coś zdecydować. Czy chcę mieć jaszczuro ludzi, czy chcę mieć ludzie jaszczury, czy chcę mieć anioły, takie klasyczne, ludzi ze skrzydłami, czy może bardziej zgodne z materiałem źródłowym. Pisanie opowiadań pozwala testować nasze pomysły w praktyce. Napisz krótki tekst osadzony w swoim uniwersum, zobacz jak te pomysły grają. Sprawdź to również na czytelnikach, dowiedz się o nich, czy jest to fajny pomysł, czy jest to intrygujące, a może wtórne i nudne. A przy okazji, pisząc takie opowiadanie, być może wpadniesz na kolejne pomysły, co do swojego worldbuildingu możesz dodać. Odkrywanie swoich bohaterów. Podobnie jak ze światem, opowiadania mogą ci pomóc dopracować postacie. Napisanie opowiadania z poboczną przygodą swojego protagonisty lub jakimś jego backstory z pewnością pomoże ci tę postać dopracować. A tym samym ostatecznie zrozumieć ją lepiej i w powieści właściwej oddać jej sprawiedliwość. Sprawić, że twoi czytelnicy lepiej się w tę postać wkręcą. A przy okazji, takie opowiadanie może samo w sobie być naprawdę dobrą historią. A takie dobre historie mogą ci się przydać, bo budowanie marki. Dzięki opowiadaniom możesz zacząć istnieć w pisarskim półświatku. Ciężko jest przekonać ludzi, że warto cię czytać, jeśli nie mają jak tego sprawić, nie mają co czytać, co stworzyłeś. I nawet jak już wydasz powieść, niezależnie od modelu wydawniczego, to nadal jakoś warto przekonać ludzi, że tę powieść warto kupić. Udostępniając swoje opowiadania, możesz znaleźć czytelników jeszcze przed debiutem, zbudować sobie fanbase, if you will. Spójrzmy na przykład mojej koleżanki, Marty Kilin. Kiedy jej debiutancka powieść, Czarna łza, Półcień, weszła na rynek, Marta miała już ponad 700 followersów na swoich social mediach. Nie osiągnęłaby tego, gdyby nie miała nic wcześniej, przed debiutem, do zaoferowania. Jednocześnie opowiadania, które udostępniła Marta, dzieją się w tym samym uniwersum, co jej powieść, więc są świetną dobudówką i budują hype. Linki wiecie gdzie. Konkursy i czasopisma. Jednym ze sposobów, by zacząć osiągać jakieś sukcesy pisarskie, jest udział w konkursach i naborach do czasopism. Jeśli ci się uda i wygrasz taki nabór lub konkurs, dotrzesz do znacznie większej ilości czytelników, niż mógłbyś to zrobić samodzielnie. Jasne, to już nie są te czasy, kiedy niepozorne opowiadanko Wiedźmin pojawiło się w czasopiśmie Fantastyka i na zawsze odmieniło naszą popkulturową rzeczywistość, ale wciąż dużo ludzi czyta opowiadania właśnie w czasopismach. I te konkursy / nabory bardzo rzadko są na powieść, ale niezwykle często na opowiadanie. Trzeba uważać jednak, bo jest to miecz obosieczny. Wielokrotne odrzucenie może bardzo podniszczyć naszą wiarę w siebie. Dodatkowo dochodzą takie problemy jak na przykład bardzo długi czas oczekiwania na jakąkolwiek informację zwrotną. No, w skrócie mówiąc, na konkursach i naborach można się trochę zawieść. Nadal jednak jest to jakaś możliwość do eksplorowania. Dyscyplina. Nie jest łatwo być na tyle zdeterminowanym, by napisać całą powieść. Zwłaszcza pierwszą. Niestety są przypadki, że ludzie porzucają swoje projekty, bo brakuje im siły, motywacji. Męczy ich to, daje więcej przykrości niż radości. I książka pozostaje niespełnionym marzeniem, które kurzy się na dnie szuflady. Napisanie czegoś od początku do końca, przejście potem przez wszelkie etapy poprawek, wymaga bardzo dużo dyscypliny. A także poniekąd znajomości siebie. Pisanie opowiadań może w tym pomóc, bo opowiadania to są takie małe projekty, które jednak przechodzą przez te same etapy twórcze, a jednocześnie kończenie opowiadań już nie wymaga aż tak dużo dyscypliny i woli walki. Znacznie trudniej nam o jakieś kryzysy twórcze przy pisaniu krótkich tekstów. A pisząc opowiadania, poznasz także swój proces i oswoisz się z nim. I jeśli twardo będziesz kończyć swoje opowiadania, to
to może Ci to również pomóc w tym, żeby udało Ci się dokończyć powieść. No a kończenie projektów daje ogromną satysfakcję pisarzowi. Nie wyszło? No to chuj. Jeżeli powieść, którą piszesz od 2 lat, ma ogromne problemy i nie nadaje się do publikacji, to jest to trudny orzech do zgryzienia. Ciężko jest się z tym pogodzić, jeszcze trudniej jest coś z tym zrobić. W najlepszym wypadku czeka Cię ogromna praca. Jeśli nie wyjdzie Ci natomiast opowiadanie, to łatwiej jest coś z tym zrobić, łatwiej poprawić błędy. Ale nawet jeśli nie, bo powiedzmy leży coś kompletnie u podstaw i jeżeli mielibyśmy to naprawić, żeby działało, to wtedy to już nie jest ta historia, którą chcieliśmy napisać i to przestaje jakoś tam grać. No to trudno, co nie? To jest tylko opowiadanie. Nie ma co na tym za dużo płakać. Nie wyszło, to nie wyszło. Lekcja na przyszłość. Jelo. Podsumowując. No więc to są te powody, dlaczego pisanie opowiadań fajen. Ale wciąż, jeśli nie lubisz pisać opowiadań, to też okej. Okay. Pisanie w końcu ma być dla frajdy. Ma sprawiać nam przyjemność. Czasami o tym zapominamy. Ja o tym nigdy nie pamiętam. Jakieś refleksje? Macie może jakieś inne powody, dla których warto pisać opowiadania? A może kompletnie z drugiej strony? Może znacie jakieś powody, dla których nie warto pisać opowiadań? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Nara.